Budynek zdecydowanie lepiej prezentuje się z nową elewacją. Nieruchomość została w całości odmalowana. Od niedawna budynek, za którym stoimy, wrócił do podzarząd Szygomskiego Centrum Kultury. No, uznaliśmy, że już pora, żeby elewację i orynowanie tego budynku w końcu naprawić. Tym bardziej, że wkrótce kolejna kamienica w tym ciągu przy ulicy Paderewskiego 5 zamierza wyremontować elewację. Uznaliśmy, że będzie to taka ładna kontynuacja tego ciągu budynków od rynku aż do skrzyżowania z ulicą Kamienną, tak żeby naprawdę ta część miasta wyglądała już ładnie. Na pierwszym piętrze znajduje się sala widowiskowa. W planach jest stworzenie w niej miejsca spotkań dla mieszkańców czy też sali koncertowej. Możliwy również będzie wynajem pomieszczenia na imprezy okolicznościowe. Pod zarządem SCK jest sala widowiskowa, balowa, która może być wynajmowana. Zachęcamy. U dołu jest nowy najemca, restauracja Bochun. Dlatego wszystkich tych, którzy chcieliby wynająć na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, ale też myślę, że SCK przygotuje odpowiednią ofertę kulturalną w tej sali. Serdecznie zapraszamy. Koszt wszelkich prac remontowych wyniósł 42 700 zł.